kochani, jest 9:20, lecę do studia, a wy lecicie ze mną. No słuchajcie, zazwyczaj nie ma tutaj aż tylu rekwizytów, ale oto jest moje studio. Mamy dwa miejsca, mamy sprzęcior. Tak jak widzicie, wszystko jest specjalnie akustycznie przygotowane. No, za chwilę będzie mój gość, więc zmywam się. Jakby się ktoś zastanawiał, czym nagrywam, to jest czadowy mikrofon Blue Yeti. Kochani, ja z roztargnienia i zagadania nie pokazałam wam Magdy. Nagrałyśmy super odcinek, który będzie pierwszym noworocznym odcinkiem już 14 stycznia. A ja teraz lecę w przerwie między nagraniami, słuchajcie, do Forest, bo moje studio jest koło Forest, czyli mojej ukochanej kawiarni. Kupić kubeczek. Zakupy w Forest zrobione, a ja wracam do studia na nagrania z Eweliną. Słuchajcie, jak ratuje się głodująca Karolina, testuje orzechowy batonik Ewy Chodakowskiej. Okej, dasz radę, Karo. Powiem wam, że nie wiem, o co mi chodzi, bo się strasznie spieszę, mimo że mi się nigdzie nie spieszy. Nie wiem, czy tak macie. Jadę do Moniki z Beauty Care Studio, bo kupiłam sobie super lakier do paznokci, który wam zaraz pokażę. Pokazywałam go wam nawet zresztą. Powinnam wylutować. Nigdy wam tutaj nie pokazywałam wnętrza, ale tak pięknie się to prezentuje. A powiedz w ogóle, co to jest, powiedzcie. To są niaki z takim sosem z morkowców, ze szpinakiem, z cebulką duszone na winie. Wracam do Łodzi po trudniach boju Warszawy i dzieje zbieranie. Jak widzicie, możecie się domyślać, jestem już w Łodzi. Moja kochana mnie odebrała z dworca i teraz będzie mi świeciło prosto z twarz czerwone światło, które nie jest zbyt estetyczne, więc poczekajmy chwilę. No nie, ładnie to nawet wygląda. W każdym razie nie powiedziałam wam, gdzie byłam na koniec mojego pobytu w Warszawie, ponieważ się wstydziłam, jak to ja. Byłam na kolacji u Oli i Kuby, którzy stoją za Cosmic Pantry i za Miamiko. I słuchajcie, mam dla was kod rabatowy na zakupy, na hasło Karolina. Macie 20% zniżki. Oczywiście wszystkie strony i też kod jeszcze raz podlinkuję wam, opiszę wam u dołu. Natomiast kolacja była po prostu boska. Pojawiły się pytania o lakier, który miałam przez ostatnie 2 tygodnie na paznokciach, który tak zachwalałam. Jest to lakier marki Orli, oczywiście jest wegańska, chciałabym powiedzieć, i bezglutenowa. Jest wegańska, nietestująca. Seria Breathable jest świetna, bo ona ma tę zasadę bez 13 toksycznych środków, także jest to chyba najmniejsze zło, jeżeli chodzi o świat lakierów, i to jest ten kolor, który podbił moje serce, i on nazywa się Crystal Healing. Przypadek? Nie sądzę. Możecie uznać, że jestem szalona, ale jest 12 w nocy, ja przyjechałam do domu i zmontowałam dla was 2 vlogmasy, po to, żebym jutro mogła się uczyć. Także miałam sobie jakieś pokłady energii, zjadłam jeszcze resztkę mojego ciasta, z którym się nigdy w domu nie zlitował, więc jak to się mówi, w czynie społecznym. Zjadłam to ciasto, wypiłam herbatę, zmontowałam 2 filmy i lecę się zaszykować do spania. A gdyby ktoś był ciekawy, to tak, nadałam na sobie futro, bo nawet go nie zdjęłam po wejściu do domu.